Dzień dobry widzowie, dzisiaj świetny odcinek, mianowicie z BMX-em, ale nie tak normalnie z BMX-em, ponieważ ten BMX dzisiaj będzie wydawał dźwięki, które później ten pan Chmielu będzie wrzucał w program, który później ten pan Raza będzie pomagał ogarnąć to wszystko oraz... Ja tu tylko jestem, żeby majkiem trzymać te kod, nie? Dawaj te dźwięki. A ja nawet nie mogę programu załadować teraz. Dobra, to się ogarnie, spokojnie. Czyli nagrywamy, słuchajcie, dźwięki stworzone z BMX-a, z których Chmielu stworzy beat, bo Chmielu tworzy ogólnie bity, jak ktoś nie wie. I się... A tu jest link do jego kanału, bo to kurde, tak naprawdę jest. Tam jest tyle bitów. Tam możecie znaleźć bity i kupić od Chmiela. Pamiętajcie, żeby kupować legalnie. Pamiętajcie, żeby a nie kupić legalnego źródła, nie kradnijcie. Tak jest. Pomóżcie twórcę. No. Tak, możecie nie Chmiela wspomóc. Nie niezbędnego. Bo laptop się zacina generalnie. No, musi laptopa teraz kupić. Ale świetny pomysł, ponieważ dźwięki na przykład będziemy nagrywać. Takie dźwięki, wszystko. Wszystko, siodełko mamy, wszystko mamy. Wziąłem nóż, bo metal z metalem będzie dużo lepiej chyba wydawał dźwięk, jak się wydaje przynajmniej. Tu mamy takie wojskowe warunki i robimy to u mnie w mieszkaniu, ale... Wojskowe... No takie kurde, bym polowe bardziej powiedział. Polowe, no. Tak, polo. Polo w pierdziolo. Czyli pierw zaczynamy od nagrań pojedynczych dźwięków, tak? Tak, dokładnie. Dawaj, BBL Drizzy lecisz tam, nie? Dobra, czyli nagrywamy teraz pojedyncze dźwięki, pojedyncze, czyli nie robimy melodii z bicia na przykład w szprychy i tak dalej, tylko nagrywamy jeden dźwięk, który Chmielu później użyje, przerobi, zmiksuje, nie wiem. Nie no, nagrywamy z 50 dźwięków. No, mówię, ale pojedynczych, że później Chmielu może wybrać z tego i stworzyć z tego bit. Jestem mega ciekawy, jak to wyjdzie, widziałem gdzieś TikToka, że ktoś zrobił sam bit z roweru, ale bez tekstu, bez nawijania, więc tutaj zrobimy po prostu wszystko. I albo ten film wleciał równo z piosenką, która powstała, albo zobaczycie go tu na końcu. To już się okaże. Jo. No słyszę, normalnie. Jest nierówno. Musisz wejść w opcję, gdzieś od dźwięków, w preferencje. Wejść w ASIO. Preferencje. Ja nie wiem, o czym oni mówią, ja się na tym totalnie nie znam. Ja tylko chcę stuknąć w rower. Chmielu to jakoś stworzy. Jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, szczerze, bo już mi to dawno w głowie siedziało, żeby to zrobić, a dzisiaj się dopiero zebraliśmy. Ja wam powiem taką jedną tajemnicę, jak nagrywa Guwer. W sumie niezbędny nagrywa bardzo podobnie, nie wiem, jakby się zgrali, jakby braćmi trochę byli, nie? Trochę coś tam jest, no. Ale normalnie to się słyszysz w słuchawkach, słyszysz swój głos. Tak, tak. A Guwer musi słyszeć ciszę. Tak, normalni ludzie nagrywają tak, ja muszę ciszę mieć. No wiecie, no generalnie każdy robi po swojemu, no niezbędny jest w ogóle inny niż wszyscy. Niektórzy bez bitu nagrywają. To ja. Do pany działamy? No działamy chyba, nie? Pierwszy dźwięk, który uzyskamy. Rama. Tylko jak głośnościowo to wygląda dla ciebie? Powiedzmy jeszcze. Dobra, tutaj edit. Albo options, preferences, manage, encounter. Ole, straszne dźwięki, ciekawe co się z tego stworzy. Powolne szprychy, tak? Nie, najpierw dawaj ten metalowy. Dobra. Już? Ten mi się nie podobał. No cię. Nie mogę tego. Git. Teraz druga rura, bo tu są kable przyczepione. Dobra, dawaj. Czekaj tu chwilę, pokaż tylko jak ta ścieżka wygląda. Ja sobie to już wytnę i dam. Oni w ogóle kurde gwiją. No bo przez sterów nie może być. Dawaj się na nowo. Okej? Okay. Nie! Daj temu dźwiękowi skończyć się! Poczekajcie. Poczekajcie. Ale teraz mi się podobał w chuj ten, co ty zrobiłeś. Tak! Taki właśnie ten! Ten co w ogóle dźwięk z ramy. Ej, bo jak my tak będziemy robić, to my do jutra nie skończymy. To miał być bit na szybko. Czemu żeś szurnął tą nową? No wiem, jeszcze raz. No jeszcze raz. Weź od nowa wszystko. Nie no, to już dawaj na jednym take'u, bo to dłużej będzie. Dobra, dawaj tu. Czekajcie jeszcze, bo sobie dosiągnę na dół. Okay. Wybierz te dobre dźwięki. Zaraz te do selekcji. No, zaraz będziemy jeszcze pół godziny selekcji robić. Nie, może od razu rób właśnie. Te, które wyszły, od razu gdzieś przesuwaj na dół. Ja mam na dół przesunięte, te co są. Te spoko, są ale i tak pewnie będę jeszcze dzielił. Tak, dobra, dobra. Teraz też czekajcie. Czekajcie. No. Sorry. Stary. No wyjęskuj mi się. To by było na takie rozkręcenie bitu na początek, że p***a. Wie za szybko. Oh my god! Trochę głośniej. To musimy trochę głośniej. No i pięknie! Dobra. Słuchaj, musi ktoś generalnie zrobić coś bardzo sadystycznego z tym rewolem, czyli go kopnąć.
Czemu? Generalnie potrzebuję jakiegoś kika, jakiegoś uderzenia. Patrz, ale patrz. Zaraz siodełko, uderzenie w środku. Siodełko? No. Czekaj, bo to... A siodełko właśnie pod stronę pójdzie, a kik musi być bardziej popolne uderzenie chyba. Nie, bo tu amortyzuje. A tako? Nawet coś takiego, bo to, żeby to po prostu miało baz, bo to musi tak po prostu być takiego, ty wiesz. A takie coś, patrz. Musi być mocniejsze. Mocniejsze? No. Nie? To jest za lekkie. To będzie idealne pod snera. To musi mieć w sobie tą, tą duszę. No to dawaj siodło, p***. O, dawaj. A to sary. Dobra, nagrywajcie to siodło, czekajcie. Tylko tak musisz... Okej. Okay. Czy za mocno? Nie, parę różnych raz. No nie, ale chodzi, ja przestał się pytam. No, może być, ale jeszcze raz chętnie. Przybliż tu do... A. Wolnie. Weź tą przybliż do korby. To w korbie, gdzieś tu, łańcuch. Dobra. To się wydaje, że to jesteśmy tu, to teraz w hamulce. Czekaj chwilę. Dawaj, nagrywaj, no. Nie jest za głośno, nie jest za cicho. Przy heblach. Ten eksterujesz mikrofony. Drive by! Pa, 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 pa! Dawaj, będę hamował. Uuu, ten dźwięk był dobry. To było piękne! To było dobre. Może wy tego tak teraz nie słyszycie, poczekajcie aż chwilę coś zmajstruje. Dawaj teraz tu. Takie coś? Dobra, dobra, musi być cicho. Jeszcze, poczekajcie. Drapanie dupy. Wojtek Gola. Dobra. Słychać czy jeszcze głośniej ci to dać? Czekaj, damy jeszcze głośniej. Jest nam maksa, jest w ogóle... Chodź tu, zobacz na tą ścieżkę. Tu straciłem uszy. Sorry, stary, kusiło mnie. Wiem. Dobra, sam bym tak zrobił. Dawaj, czekaj. Dobra. Ty jako snare, nie? Może chcesz moich paznokci do niego? Do tego siodełka zajebiste by były. To dawaj paznokcie. Ja to... Ja bardziej. Jaką wciutę tego... wszyscy łapią przy nagrywaniu tego. Nie możesz nic się odezwać, bo to wszystko słychać. Jest tak głośno na maksa. Dobra. Nie wiem, ciężka liga. Ciężka liga. No to bardziej nie wiem, do czego wykorzystać ten dźwięk. Już? To jest master. To wydaje inaczej. Ile już jest dźwięku? Spuszczanie powietrza z opony. O! Spuszczanie powietrza z opony, no. Dobra, jeszcze raz to zrób z tą szprychą. Wystarczy. Dobra, raz, dwa, trzy, go. Zajebiste. Ej, daj tu. O, to już jest lepsze niż ten tam. No dawaj. Co się dzieje? To będzie kick, to będzie... O, ja. Boję się wczuć. Dobra, zostawmy, starczy. No, na razie starczy. Nie kombinujmy, bo teraz to już z dupy będzie. Najważniejsze mamy, czyli wentyl, stukanie popony, łańcuch. Najprawdopodobniej do tego dźwięku roweru trzeba będzie tylko dołożyć bas. Tak, czyli dodamy po prostu bas sam, bo z tego się nie wyciągnie. A melodię zrobimy po prostu z roweru i tyle. Tak, czyli wszystko będzie rower plus bas. Tyle. Te cykacze są tu najlepsze. Co to takie dźwięki wyszły? No tak. To rama jest? Ja to będę jeszcze dodał efekt jakiś na to, bo chyba tak. No to chyba to jest... A co mówisz, hi-hat to by... Hi-hat już jest renderowany. Zaraz pokażesz wszystko w ogóle, ale to jest chyba na jakąś melodię pójdzie. Chwilę się zastanawia, co z tym zrobić? Te szprychy z widelcem. Ciężkie gówno, panie. No bo to do niczego nie pasuje. Panowie, nie róbcie bitów z roweru, bo... No kur...
nie jest lekko. Co to za dźwięk? To jest open hatchik, w bitach się używa go bardzo często, regularnie. I jest zrobiony... czyli spuszczanie dętki. Spuszczanie dętki generalnie, odkrył, że ze spuszczania dętki można zrobić bit trapowy generalnie. Można spokojnie to wysłać do wytwórni, coś takiego, no posłuchajcie tego. Wow! Ej, to fajnie brzmi, no. Ilu. Co się dzieje? Stary, to o, zaczyna k***ć! O k***a! Jakie mocne! Ej, o! Wpadam tu na streety, ej, Chmielu na tutaj bity, yeah. Wjeżdżam na park, wybiłem bark znów, już, jadę, na freestylu, jest fajnie, kończę tu na spajnie, na bicie. Ej, dobra, ej, serio, takie to dużo lepiej niż ja się spodziewałem. Do co to brzmi? No co? Ale nie! Poklikał chwilę, to zajęło parę minut dosłownie. Ty, ale to jest serio, ale do nie? Ja myślałem, że się nie da. Słuchajcie tego. To bass! To są dźwięki z bassa. Będzie. Ale mocne, no, stary. Ej, nie trzeba tego basu nawet chyba. Zobaczymy. Ej, habibi. Ale to dobrze. Ja wiem, że dla ludzi, którzy się nie znają, to może być... Czym wy się tak jaracie? Zobaczycie. Zobaczycie. Mocne gówno. Miał być spontan, miało być dla beczki, a tu wyjdzie coś naprawdę zajebistego. Co ty pierdolisz, że to z BMX-a, stary? Zodzu, nie? O, prezes z kubeczkiem, ostro. A jak? Od dragonki, pa. Dragonka, bez ogonka. Pa, Chmielu zrobił taką, jak to się mówi? Aranżację? Nie, to jest beat. To jest beat. Aranżacja jest, jak już będzie wokal. Mamy kawałek tekstu, przed chwilą sobie popisaliśmy chwilę. Musi być parkowy z BMX-em. Kiedy jedziemy na park, no to jadą wszyscy z nami razem. Cały skład, wszyscy jesteśmy ziomkami. Tu zajawa ciągle trwa. Pozdro mordy z pegami. Nieważne czy street czy park, każdy poryty na bani. To nie będzie tak brzmiało, ale... Będzie brzmiało lepiej. Będzie lepiej, bo to jest tak teraz z dupala. Gówciu, no. Mamy tu pitu pitu. No, nie? A ten na do pitu. No, co on tu już ma, nie? Widzisz to? Jo. Nikola, tak mi się podobało, że aż dostał. Trapping, with trapping. Ile to trwa? 2 minuty. Git. Ten jak szybko zmącił, nie? No, to jest właśnie kurde Chmielu. Robię dla Universal, nie płacą mi. Pomóżcie. A jak się pani podoba? Ty, jest git, nie? Siadło. Dobrze siedzi? Ja widzę pewien. More energy, more passion. Jest git, cieszę się. Ej, podoba się. Trzy razy refren. Ale powiem wam te dźwięki niektóre z tego roweru, no to do bitów używał. Ten Ryzer jest do ten open hat. Przysięgasz to. Mocny są. Spuszczanie opon, topka. Wiem, że nie podołasz, stary. Podołałem, w sensie, no chyba podołałem, no. W sensie, ocencie czy podołałem, no zajebiście zobaczymy, nie? Było. Mocne gówno. Trapping, we trapping in a Poland, dzielenia góra. Dzielenia góra. Ja będę dziwnie nawijał, bo później to w postprodukcji fajnie brzmi. Kiedy jedziemy na park, no to jadą wszyscy z nami. Razem z nami skład cały, że jesteśmy ziomkami. Tu zajawa ciągle trwa, pozdro mordy z pegami. Nieważne street czy park, każdy poryty na bani. Kiedy jedziemy na park, no to jadą wszyscy z nami. Razem z nami cały skład, wszyscy jesteśmy ziomkami. Tu zajawa ciągle trwa, pozdro mordy z pegami. Nieważne czy street czy park, każdy poryty na bani. Pozdro ziomki z webami, ej, dobra. Ej, jazda! 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 Kiedy jedziemy na park, no to jadą wszyscy z nami. Razem z nami cały skład, wszyscy jesteśmy ziomkami. Tu zajawa ciągle trwa, pozdro mordy z pegami. Nieważne czy street czy park, każdy poryty na bani. Dobra, ja to nagram i wam pokażę dopiero. Co mi mówić, robisz źle, a ja dobrze bawię się. Chcesz hejtować, hejtuj mnie, będę robić to co chcę. Dobra, kończymy już ten odcinek, teraz taka na zakończenie mała daweczka tego co powstało. Kiedy jedziemy na park, no to jadą wszyscy z nami. Razem z nami cały skład, wszyscy jesteśmy ziomkami. Tu zajawa ciągle trwa, pozdro mordy z pegami. Nieważne czy street czy park, każdy poryty na bani. A możecie znaleźć nutę na kanale, bo wleciała równo z odcinkiem, więc sprawdźcie po prostu nutę, będzie jakiś teledysk. Polecam, polecam, nie?
powinno być git. Ale tu dwa demony wyszły, nie jest lekko. Więc sprawdźcie nutę, jest też na kanale. Równo z tym filmem wleciała, więc chyba, że teraz skończy się film i gdzieś tu w rogu się pojawi. I po prostu. Wbijajcie na kanał Chmiela po bity. Tak, macie tam biciory. Wiesz, tyle tu męczarni jest, no zrozumcie to, nie? Nie było lekko dzisiaj, no. Miał być bit z roweru, a wyszedł rower z bitu. Tak, tylko ja... Ty zakończysz ten odcinek, a my jeszcze będziemy tu 3 godziny siedzieć. No coś tam... Elo! Tu możecie zasubskrybować kanał oraz bić na nutę niezbędnego Jakuba tu u góry, która właśnie leci w tle, oraz bić na najnowszy film na kanale lub poprzedni, który znajduje się właśnie tutaj. Jeżeli jeszcze nie oglądałeś, zapraszam.